Kolektyw III. Binefar. Dzięki swojemu entuzjazmowi i energiczności, Binefar było prawdopodobnie najważniejszym ośrodkiem kolektywizacji w prowincji Weska. Dzięki działaniom miejscowych bojowników, stało się centrum kantonu złożonego z 32 wsi. 28 z nich było w mniejszym lub większym stopniu skolektywizowane. Kolektywizacja była zupełna w S+ i Balkara, 500 mieszkańców, oraz w La Almunia z dwoma tysiącami mieszkańców. W Alcampel i Peralta de la Sal było 1500 kolektywistów na ogólną liczbę 2000 mieszkańców, natomiast w Algayon tylko 9 na 500 mieszkańców pozostało poza kolektywem. W Binefar nowe społeczeństwo stanowiło 700 rodzin na 800 w sumie. Co dziesiąty z pięciu tysięcy mieszkańców pracowało w drobnym przemyśle, takim jak młynarstwo, cukiernictwo, zakładach odzieżowych i obuwniczych, odlewniach, warsztatach, sklepach itd., zaspokajających miejscowe potrzeby i potrzeby okolicznych wsi. Niewielka liczba osób w przemyśle nie przeszkadzała jednak wcale w rozwoju ruchu społecznego. Pojedynczy syndykat zrzeszający robotników z różnych branż został założony w 1917 roku. Spotykał się z trudnościami, jakie pojawiały się wszędzie indziej represjami, delegalizacją, więzieniem i deportacją bojowników. Niemniej, podczas dwóch pierwszych lat republiki liczba członków wzrosła do 600. Większość z nich pracowała w polu i jak można sobie wyobrazić, ich sytuacja nie była najlepsza. Powodem był nierówny podział majątków, bowiem warunki naturalne w Binefars przyjają, a wody jest pod dostatkiem. Dwa tysiące hektarów ziemi uprawnej było przeznaczone na intensywne uprawy. Głównymi źródłami dochodów były pasze, buraki cukrowe, warzywa oraz drzewa oliwkowe. 1200 hektarów z tych 2000 hektarów należało do wielkich właścicieli ziemskich. Reszta była podzielona na małe działki, w większości przypadków po jednej na rodzinę. Jednak wyżywić się z nich mogło tylko około 100 osób. Reszta musiała pracować dla bogatych właścicieli. Kiedy faszystowskie zagrożenie przybrało w połowie lipca realny kształt, nasze siły były wciąż w rozsypce. Lokalne władze były z frontu ludowego, komunistów w nich niemal nie było. Nie chciały faszyzmu, jednak nie były zdolne do działania. Na szczęście bojownicy CNT i FAI zmierzyli się z niebezpieczeństwem. Z ich inicjatywy 18 lipca powstał komitet rewolucyjny, w którym mieli większość, a oprócz nich było też dwóch członków frontu ludowego. Gwardia cywilna wahała się, jak postąpić. Czekając na posiłki, zabarykadowała się w koszarach w towarzystwie lokalnych reakcjonistów i faszystów. 20 lipca, po zakończonych fiaskiem negocjacjach, koszary wzięto szturmem i po załatwieniu sprawy, nasi towarzysze wyruszyli do innych wiosek, gdzie potrzebna była ich pomoc w skończeniu raz i na zawsze ze zwolennikami Starego Reżimu. W Binefarnie wahano się w podjęciu odpowiednich kroków, by zapewnić wszystkim środki do życia. Większość plonów marniała w wielkich posiadłościach, których właściciele uciekli do łezka. Komitet Rewolucyjny przejął porzucone plony oraz mechaniczne żniwiarki i snopowiązałki. Robotnicy, którzy dotąd pracowali na polach bogaczy, zdecydowali się kontynuować pracę z korzyścią dla wszystkich. Stworzono zespoły, jak w innych miejscach, a delegaci, koordynujący ich pracę, mieli się zbierać z początku co wieczór, a kiedy opanuje się sytuację, raz na tydzień. Po zbiorach uspołeczniono różne branże wytwórcze, potem handel. Zwołano walne zgromadzenie wszystkich mieszkańców, które przyjął następujący statut. Artykuł 1. Praca będzie wykonywana w 10 grupach. Każda wybierze swojego delegata. Delegat będzie organizował pracę i utrzymywał dobre stosunki między pracownikami. Tam, gdzie potrzeba, może zastosować sankcje uchwalone na zgromadzeniach. Artykuł 2. Delegaci będą codziennie przedstawiać komisji do spraw rolnictwa sprawozdanie z pracy. Artykuł 3. Wstanie plan odpowiednich prac. Artykuł 4. Na walnym zgromadzeniu wspólnoty Binefar zostanie wybrany centralny komitet składający się z przedstawicieli wszystkich działów produkcji. Komitet na comiesięcznym zgromadzeniu dotyczącym konsumpcji i produkcji będzie przedstawiał sprawozdania z postępów w pracy, jak również komunikaty z reszty Hiszpanii i z zagranicy. Artykuł 5. Osoby zarządzające pracą kolektywu będą wybierane na walnym zgromadzeniu kolektywistów. Artykuł 6. Każdy członek dostanie spis wniesionych indywidualnych dóbr. Artykuł 7. Wszyscy członkowie kolektywu bez wyjątku będą mieć równe prawa i obowiązki. Nie mogą zostać zobowiązani do uczestnictwa w określonym syndykacie, CNT lub UGT. Wystarczy, że w pełni akceptują uchwały kolektywu. Artykuł 8. Dochody nie mogą być dzielone. Są wspólnym bogactwem przenoszącym korzyści wszystkim. Artykuły spożywcze będą racjonalne i należy dopilnować, żeby na wypadek nieurodzaju były gromadzone zapasy żywności. Artykuł 9. W razie potrzeby, jak w przypadku pilnych prac rolnych. Kolektyw może wymagać od towarzyszek pracy odpowiadającej ich płci, to znaczy lżejszych prac fizycznych. Skontroluje się dokładnie, czy towarzyszki spełniają ten obowiązek produkcyjny. Artykuł 10. Młodzież może pracować po ukończeniu 15 lat, nie może wykonywać ciężkiej pracy przed ukończeniem 16. Artykuł 11. Zgromadzenia będą podejmować niezbędne decyzje w sprawie administracji kolektywu i zmian w komisji administracyjnej. Widzimy, że kolektyw obejmował całe życie społecznego. Jego zadania rozciągają się, jak wkrótce zobaczymy, na oświatę, ochronę zdrowia i wszystkie instytucje użyteczności publicznej. Syndykat w praktyce nie odgrywa żadnej roli. Przygotował nowy porządek, ale kolektyw powstaje poza syndykatem i jest znacznie szerszą strukturą. Nie ma też władz gminnych w tradycyjnym znaczeniu, nawet jeśli cofniemy się do czasów średniowiecznych komun. Syndykat nie wystarcza, a władze gminy pozostawiono za sobą. Kolektyw był najbardziej typowym organem hiszpańskiej rewolucji chłopskiej, Obejmującej wszystkie aspekty życia. Nie chodziło już o walkę przeciwko szefowi, o reformy, wzrost płac i polepszenie warunków pracy w systemie pracy zarobkowej, ale o samodzielną wytwórczość, zastąpienie wczorajszych wyzyskiwaczy i organizatorów. A produkcja musi odpowiadać miejscowym potrzebom oraz wymogom związanym z handlem wymiennym. Produkcja i korzystanie z dóbr, praca i podział pracy są nierozłączne. Podobnie podział pracy i etyczne poglądy, które nim kierują. Wszystko jest wzajemnie zależne, wzajemnie połączone. Poszczególne działy produkcji są zasębiającymi się elementami mechanizmu, który służy wszystkim: starym i młodym, sprawnym i niesprawnym, kobietom pracującym i niepracującym, dzieciom, chorym, bezradnym itd. Ta solidarność panowała w relacjach między różnymi częściami tego mechanizmu. Nie ma korporacjonizmu, rywalizacji między branżami albo w specjalizacji pracy. Kolektyw to ludzka i braterska całość. Przemysł i rolnictwo mają wspólne fundusze. Żadnych różnic płacowych między mechanikiem i chłopem. Działy producentów pomagają sobie. Specjalnie wybrana komisja administracyjna, składająca się z przewodniczącego, koordynującego czynności, skarbnika, sekretarza i dwóch członków, zajmowała się księgowością, podzieloną na różne sekcje, aby móc odpowiednio dostosowywać działalność w razie potrzeby. Ponadto, dwaj towarzysze, którzy byli w stałym kontakcie z delegatami grup, byli odpowiedzialni za nadzór pracy i jej rezultaty. Wyspecjalizowane sekcje, metalowcy, budowlańcy i tak dalej, zbierały się oddzielnie, zajmując się swoimi problemami, decydując o tym, jak praca ma być wykonana, jakie działania trzeba podjąć, jakie poprawki wprowadzić do spisu zamówień. Z drugiej strony, w pewnych okolicznościach komisja administracyjna zwoływała ich albo delegatów, aby sprawdzić, czy podjęto właściwe kroki. BINEFAR przyjęło ogólny model bez żadnych wcześniejszych porozumień, spontaniczny, niemalże organiczny sposób. Małe rozproszone wytwórnie zostały scentralizowane. Powstała jedna fabryka zajmująca się masową produkcją odzieży męskiej, wielka wytwórnia obuwia itd. Jeśli chodzi o rolnictwo, uprawy pszenicy zostały powiększone o jedną trzecią, bez strat w innych uprawach. A gdyby nie niepogoda w tym roku, produkcja buraka cukrowego w kantonie wzrosłaby z normalnych 40 tysięcy ton do 70 tys. ton. Korzystając z wcześniejszych doświadczeń, w ciągu kilku miesięcy zmodyfikowano grupy rolnicze i ich organizacje. W końcu utworzono siedem stref, z których każda była kompletną jednostką z własnymi budynkami i z około setką pracowników. Z drugiej strony, jak zwykle, przedkładając nade wszystko solidarność, w razie potrzeby przy zbiorach odwoływano się do pomocy robotników przemysłowych, czy nawet białych kołnierzyków, którzy nie mogli odmówić, rezolucja zgromadzenia. Podczas zbiorów w lipcu 1937 roku nawet krawcy podali pomocną dłoń. Podczas takiej mobilizacji na każdej ulicy tworzono listy, Obejmujące mężatki i kobiety wolne. Te pierwsze nie były wzywane, chyba że w wyjątkowych wypadkach. Zwoływano przede wszystkim młode kobiety. Dzień wcześniej obwoływacz obchodził ulicę, odczytując nazwiska tych, których nadeszła kolej, żeby pomóc. Widać było wyraźnie, że praca nie jest nieprzyjemnym zajęciem. W połowie lata, przy sadzeniu buraków, grupy młodych dziewczyn zbierały się wczesnym rankiem i wychodziły ze śpiewem. Zapewne niektóre z nich wolałyby zostać w łóżku, ale nie mogły oszukiwać. Usprawiedliwione były tylko te, które miały starych krewnych albo mocne rodzeństwo, którym musiały się opiekować. Delegat grupy rolniczej albo działu przemysłowego codziennie wpisywał w książeczce kolektywisty jego obecność w pracy. Naruszenie tych zasad, jeśli i kiedy się zdarzały, nie mogło się powtarzać bez wyjaśnień. Kolektyw zapewniał darmowe mieszkania wszystkim swoim członkom, jak również chleb, oliwę, jedyny dostępny tłuszcz jadalny, i leki. Inne rzeczy trzeba było kupować za miejscowe pieniądze z płacy rodzinnej. Towary konsumpcyjne i inne dobra były rozprowadzane przez komunalne sklepy. W Binefar było ich wiele wino, chleb, oliwa, artykuły spożywcze, pasmanteria i tekstylia. W dodatku trzy komunalne mleczarnie, sześć rzeźnicy, sklep z artykułami metalowymi i magazyn meblowy, gdzie gromadzono całą produkcję zakładów. Jako stolica kantonu, między innymi z uwagi na położenie geograficzne i walory komunikacyjne, Binefar zajmował się wymianą pomiędzy 32 wioskami kantonu. Między październikiem i grudniem 1936 roku dokonano wymiany towarów z innymi kolektywami w Katalonii i Aragonii na sumę 5 milionów peset w twardej walucie. Zgromadzone zapas cukru miały wartość 800 tysięcy peset, a oliwy 700 tysięcy peset. Były również zapasy innych, mniej ważnych towarów. W całym kantonie zainstalowano telefony i elektryczność. Powyższy opis nie daje pełnego obrazu rzeczywistości, bowiem były też aspekty negatywne, wypływające z ogólnej sytuacji. W Binefar często brakowało mięsa czy nawet ziemniaków. Kanton był bardziej niż hojny. Milicją na froncie aragońskim opuszczonym przez rząd brakowało nie tylko broni i amunicji, ale też żywności. Binefar dawało co mogło, co miało. Miesiącami wysyłało od 30 do 40 ton żywności na tydzień. W jednej przesyłce do Madrytu cały kanton darował 340 ton. Pewnego dnia przekazali kolumnie Ascaso, kolumnie Durutiego i kolumnie Ortiz oliwę wartości 36 tysięcy peset. Kolektywy bezustannie przejawiały taką solidarność. Oto typowy przykład. W czerwcu 1937 roku wziąłem udział w zebraniu, na którym pojawiły się delegacje ze wszystkich wsi kantonu. Pojawił się poważny problem. Zbliżały się zbiory, a brakowało worków, szpagatu do snobowiązałek, benzyny i innych rzeczy potrzebnych do pracy. Wszystko to musiała kupić federacja kantonalna i rozprowadzać w różnych wsiach. Koszty wynosiły kilkadziesiąt tysięcy peset, to też trzeba było sprzedać albo wymienić oliwę i wiele innych artykułów żywnościowych, które były przeznaczone na front, co to samym pozbawiłoby ich milicjantów. Ani jeden delegat nie poparł takiego rozwiązania. Jednomyślnie, bez zbędnych dyskusji, zgromadzenie opowiedziało się za alternatywnym rozwiązaniem. W końcu postanowiono wysłać delegację do rządów w Walencji, krok skazany na pewną porażkę. Ponieważ większość rządu rozmyślała głównie nad sabotowaniem oddziałów aragońskich i wiedziała, że brak żywności mógłby je skłonić do plądrowania kolektywów. Postanowiłem więc wysłać do Solidaridad Obrera, naszego barcelońskiego dziennika, wezwanie adresowane do tych milicjantów, wyjaśniąc im sytuację i prosząc, aby przekazali część swojego żołdu na pomoc chłopom. Pieniądze nadeszły i zbiory zostały uratowane. Wszystkie te fakty wyjaśniają brak pewnych produktów. Co jakiś niezorientowany dziennikarz zauważyłby przejeżdżając przez Binefar, nie biorąc pod uwagę na przykład faktu, że stacjonowało tam na stałe średnio 500 żołnierzy. Poczucie solidarności, dominująca cecha kolektywów, miało inne pozytywne skutki. W taki sposób Binefar ulepszyło swoją służbę zdrowia. Pewien lekarz, praktykujący już od jakiegoś czasu, opowiedział się za CNT i na regionalnym zjeździe lekarzy przekonał większość swoich aragońskich kolegów by poszli za jego przykładem. Natychmiast oddał się na usługi ludu. W ten sposób oprócz dystrybucji lekarstw pojawił się również szpitalik, wybudowany pod miastem w szczególnie sprzyjającym miejscu za składki w pieniądzach i towarze z całego kantonu. W kwietniu 1937 roku został zaopatrzony w 40 łóżek. Do pierwszego lekarza dołączył również pewien doskonały kataloński chirurg. Aparaturę kupioną w Barcelonie. Kilka miesięcy później instrumentów i wyposażenia było już wystarczająco dużo, by rozpocząć działalność. Aparat do naświetlania ultrafioletem umożliwił leczenie chorych niemowląt. Otwarto oddział patologii, medycyny ogólnej, chorób wenerycznych. Front pełen żołnierzy był niedaleko, profilaktyki, ginekologiczne. Wcześniej porodami zajmowały się zwykle akuszerki, którym brakowało środków w ciężkich przypadkach, a w chłopskich domach warunki nie były najlepsze. Kataloński chirurg zaczął kampanię w innych wsiach, aby rodzące kobiety przesyłano do szpitala, gdzie lepiej zajmowano się zarówno nimi, jak i dziećmi. Dzięki czemu nie padały już ofiarą typowego braku opieki medycznej. Zorganizowano dyżury i pacjenci ze wszystkich stron pojawiali się codziennie. Drobni właściciele, którzy żyli znośnie przed rewolucją, z wyjątkiem około 5% mniejszości, zachowali swój sposób życia i byli szanowani przez kanton, póki nie mieli więcej ziemi niż byli w stanie sami uprawiać. Sekcja wymiany dostarczyła im specjalną księgę. Wpisywano daty, jakość, ilość i wartość dóbr dostarczanych i przyjmowanych przez nich, dzięki czemu można było rejestrować bieżącą działalność obu stron. Tak czy owak nie mogli wykroczyć poza ustalone przydziały. Nie oznaczało to wcale, że przeciwko nim były podejmowane jakieś działania, bowiem mieli prawo uczestnictwo w gromadzeniach kolektywistów, gdzie te przydziały ustalano. Mieli ponadto prawo, mniej lub bardziej powszechne, do korzystania z materiałów posiadanych przez kolektyw. Wśród działań mających na celu poprawę warunków sanitarnych, oprócz wybudowania obór poza wioską, było osuszenie bagna, zajmującego obszar około 20 hektarów. Bagno, pełne komarów i gnilnych gazów. Należało do bardzo wielu drobnych właścicieli, którzy nie byli w stanie nic z nim zrobić, bowiem nie mieli środków technicznych. Kolektyw osuszył, zniwelował i obsiał ten teren oraz zebrał plony. Były wyższe niż średnio. Trzeba jednak pamiętać, że ludność składająca się w skolektywizowane wioski nie była doskonała. Od czasu do czasu spotykało się ludzkie słabości. Pamiętam spór między kobietą około pięćdziesiątki i o wiele młodszym towarzyszem, który był odpowiedzialny za dozorowanie pracy i mieszkalnictwo. Mieszkała ze swoim mężem, synem, synową oraz ich dziećmi i chciała zmienić dom. Moja synowa jest nie do wytrzymania, oświadczyła. Chcę mieszkać na swoim, bo nie żyjemy w zgodzie. Towarzysz, który miał na imię Turmo, od duszy dziecka, odwadze lwa i grzmiącym głosie, walczył jak sam diabeł z przebiegłą kobietą, która nie straciła spokoju, ale w końcu musiała ustąpić zrzędząc. Spytałem Turmo, czemu się nie zgodził. Wyjaśnił, że płaca na osobę jest wyższa, kiedy rodzina składa się z niewielu osób też niektóre duże rodziny chciałyby się podzielić tylko po to, aby otrzymywać więcej pieniędzy, chociaż te kalkulacje były błędne. A faktem było, że brakowało dostępnych mieszkań i trzeba było czekać dłuższy czas na wybudowanie ich większej ilości. Biorąc pod uwagę liczbę rekrutów, którzy zostali wysłani na front, który ustabilizował się jakieś 40 km dalej. To drobna sprawa. Były również inne, a organizatorzy kolektywów musieli radzić sobie z nimi ze spokojem, z poczuciem humoru. Nie sposób było nie podziwiać tych ludzi tak pełnych poświęcenia i determinacji, załatwiających sprawy tak szybko i dobrze. W Binefar, jak w ogóle wśród kolektywów aragońskich, nie zawiódł ani jeden tryb w machinie organizacyjnej, podobnie było w zakładach, w dystrybucji i w pracy na polach. Przejeżdżałem wiele razy drogą Tamarite Binefar. Pewnego razu, jadąc samochodem z lekarzem, który również przybył z Barcelony, mieliśmy pola obsiane zbożem, obsadzone winoroślą i drzewami oliwkowymi gdzie ogrody i sady sąsiadowały ze złotymi uprawami. Wskazałem je mojemu towarzyszowi. Te kilometry plantacji i upraw, gdzie nic nie zostało zaniedbane, należą do kolektywu, powiedziałem z dumą. Dwa dni później w S, gdzie towarzyszyłem mu w organizowaniu jego pracy, pokazałem mu kolejne ogromne plantacje, tym razem ziemniaków i również winorośli. Powtórzyłem znowu, ogarnięty zapałem w obliczu cudu tej rewolucji, która w końcu została zrealizowana. To właśnie kolektyw. To zrobił kolektyw. Niedługo potem brygada dowodzona przez komunistę Listera opuściła front, by zniszczyć siłą prawie wszystkie aragońskie kolektywy, łącznie z kolektywami Binefar i jego kantonu. Wielu ich organizatorów, takich jak bracia Blanco, zostało zamordowanych, albo poważnie rannych. Posiadłości zwrócono właścicielom ziemskim, a szpital kompletnie splądrowany. Czytał Sasza w imieniu innej czytelni, dzięki za uwagę.